Witam Państwa. Uderz w stół, a ja zgodź się odezwie. I tak się stało w kwestii bezpieczeństwa żywności i budzenia się świadomości konsumenckiej oraz przeniesienia prawdziwych problemów rzeczywistych w obszarze rozmowy, dyskusji politycznej, a szczególnie w kontekście zbliżających się wyborów na tematy istotne, oprócz tych, które tylko polityków dotyczą, czyli kwestia, co polski konsument może dzisiaj dostać na sklepie, co wędruje na nasze stoły i jak to jest, powiedzmy sobie szczerze, bezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. Ale do rzeczy. Proszę Państwa, alarmujący tytuł. Małe, średnie zakłady mięsne protestują przeciwko szkalowaniu żywności. I któż to się odezwał? Odezwało się Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, które w sposób niewybredny, skupiające bodajże 150 członków, 150 członków trochę więcej, ale 150 akurat zakładów, i piękne hasło, bo wiadomo, że duże nie mogą protestować, bo są bardzo podejrzane te różnego typu zakłady i wiemy, co dobrze robią i nikogo już nie są w stanie przekonać. W związku z tym ciężar tutaj w obronie kłamstwa, które próbuje zarówno ministerstwo, jak i to stowarzyszenie, że wszystko jest w porządku, nic się nie stało, a raport Najwyższej Izby Kontroli jest istniejącym, przypadkowym jakimś dokumentem, który dotyczy niebezpieczeństwa żywności i różnego typu dodatków, ale na przykład koloru korka do wanny. W związku z tym Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy bardzo, bardzo konkretnie sprecyzowało, proszę Państwa, wręcz zarzuty, które tyczą się jak gdyby pośrednio, ale bezpośrednio nie odnosząc do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, który nie pozostawia żadnych złudzeń. W opinii właśnie wspomnianego stowarzyszenia niezbędne jest podjęcie działań inspekcji oraz jednostek naukowo-badawczych, i tu są wymienione, od których toże stowarzyszenie oczekuje pisemnego stanowiska dotyczącego stawianych branży mięsnej zarzutów oraz ogłoszenia tego stanowiska w mediach. Kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jakim jest bezpodstawne szkalowanie polskiej żywności, czyli budzenie świadomości konsumenckiej, pokazywanie prawdy jest bezpodstawnym szkalowaniem polskiej żywności. I tutaj bardzo precyzyjnie jest odniesione w stosunku do pana Marcina Bustowskiego, pozdrawiamy Marcina wszyscy, jego dobrą pracę, prezesa Związku Zawodowego Rolników Solidarni i byłego wiceministra skarbu, działacza rolniczego Krzysztofa Tomińskiego. W tym wypadku dotyczy to, witam Państwa, mojej osoby, pięknie, ładnie. No proszę Państwa, chyba uderzyliśmy. Uderzyliśmy i to w sposób bardzo, bardzo istotny, mocny. Wiem, że świadomość konsumencka się budzi. Zaczynamy czytać, szczególnie te małe literki. Zaczynamy rozmawiać, wzywać poszczególnych sprzedawców, zadawać pytania, skąd mięso dane pochodzi. Na przykład w restauracji ostatnio byłem i zadałem pytanie, poprosiłem jak zwykle, jako w tym wypadku typowy Polak, czyli jak zwykle schabowy, i tylko z lekkim zastrzeżeniem, no a skąd jest to mięsko? No dobry restaurator odpowiedział, ze sklepu. No proszę Państwa, w związku z tym rzeczą naturalną, że nie mogłem skorzystać z tego dania. I jest problem. Problem, ponieważ to, co ostrzegaliśmy przed laty, to, co stało się tak negatywne na naszym rynku rolno-spożywczym, że mamy do czynienia z bardzo poważnie, patologicznie, systemowo i narastającym psuciem naszej żywności, podrabianiem różnego typu mark, próbą niesamowitego fałszowania i wynikających z nadużycia niedozwolonych substancji,
aczkolwiek niedozwolonych to także jest w cudzysłowie, bo oczywiście sporo jest uznanych tychże substancji, przypominam, że tak zwany E wszelkiego typu lepszaczy, barwa, smak i tak dalej jest około 300, natomiast możliwości badawcze, stwierdzenie, a w tym wypadku także ilości norm są na zasadzie naszych 5 instytucji kontrolnych, ale szczególnie sanepidu na wydolności 65, ciągle należy to przypominać. W związku z tym, proszę Państwa, zaczyna być poważny problem, że ta prawda głęboko skrywana tak naprawdę gdzieś w znakomitej niestety większości tych dużych zakładów, które no niestety zmonopolizowały rynek, a przypominam, że jeden z wielkich koncernów po przejęciu tak zwanych zakładów Pini Kutno ma dzisiaj w zakresie wieprzowiny ponad 50% tlenku. Proszę Państwa, kto na taką monopolizację pozwolił? Autentycznie w tym wypadku jesteśmy tym państwem teoretycznym, wręcz bezprawia, bo tego typu monopolizacja widzimy, jak negatywnie skutkuje na rynek, a za to niestety my płacimy konsekwencji, konsumenci w konsekwencji nie tylko duże i grube pieniądze za byle co, ale szczególnie płacimy zdrowiem i także z tym wiążą się kolejne pieniądze przy niewydolnej służbie zdrowia. W związku z tym jest to bardzo poważne rażenie nas, społeczeństwa, nas obywateli. Szanowni Państwo, żeby nie być gołosłownym, ja od praktycznie 2008 roku walczę jako rolnik, bo to my rolnicy, którzy nie godzą się na to, by rolnictwo było dyscypliną sportową. Rolnictwo jest potężną, wielką służbą. Niejednokrotnie mówiłem Państwu, my rolnicy, nie godząc się na to, żeby stosować niedozwolone technologie, szkodliwe z punktu widzenia człowieka, szkodliwe z punktu widzenia konsumenta, ale także szkodliwe z punktu autentycznego interesu ekonomicznego gospodarstw rolnych, bo więcej, wydajniej, to powtarzam, można się bawić na linii produkcyjnej plastiku, ale na pewno nie można się tego stosować mechanizmu w stosunku do żywności, z którą spotyka się każdego dnia, każdy z nas i to niejednokrotnie, kilkakrotnie dziennie. I które jest, po prostu napędza nasze procesy życiowe. To dokładnie, kochani, żywność. I teraz, szanowni Państwo, było bardzo fajne stwierdzenie byłego prezesa Śląskiego Cechu Rzeźników Wędliniarzy, pana Andrzeja Stani, które w 2010 roku cytowałem jako poseł 6. kadencji w parlamencie. Pozdrawiamy pana Andrzeja, który jest wielkim polskim rzeźnikiem, faktycznie dba o tą markę i który bardzo istotne wówczas mówił słowa. Powtarzam, było to 9 lat temu wstecz, jest tym prawdziwym wędliniarzem i wędlina w sklepie, która kosztuje poniżej pewnego poziomu, tylko z wyglądu przypomina kiełbasę, przygotowana według receptur, autentyczna kiełbasa śląska, nie może być tańsza na ówczesne warunki niż 14 zł. A przypominam, że wówczas kiełbasa śląska kosztowała 6-7 zł. Dzisiaj ta sama kiełbasa śląska, która jest wartościowa i którą my jako konsumenci możemy nabyć śmiało i spokojnie, przy niewielkiej branży przetwórcy nie mogłaby kosztować mniej niż w granicach 22-23 zł. A ile kosztuje? No zapraszam Państwa, i co to kosztuje, ten a la produkt kiełbasy śląskiej, bardzo zresztą popularnej, to zapraszam Państwa do tych różnego typu sieciówek i tak dalej. Sami Państwo to zobaczycie, natomiast wyraźnie, ja tego nie polecam. Państwo jedzą coś takiego, czynicie to naprawdę na własne ryzyko. I nie warto tutaj pod płaszczykiem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy wprowadzać nas, konsumentów, w błąd. Jeśli prokuratura
miałabyś się czymś zająć w normalnym państwie, to czy nie uważacie państwo, że prokuratura powinna się zająć szczególnie magazynami? W wielu tych zakładach, z przykrością powiem, nie tylko mniejszych, i podam taki ostatni, właśnie tych mniejszych, taki przykład z ubiegłego roku, bodajże jesieni, tu w województwie podlaskim, taki markowy zakładzik, niewielki, rodzinny. Pięknie swego czasu skupował świnie, no ale wiadomo, SF wyniszczył. Widzicie państwo, to nie wyniszczył rolników. SF wyniszczył wasze dobro konsumentów, w związku z tym nie ma tych świnek i tenżeż mały zakładzik, miód nawet tam sprzedają. No cóż, proszę państwa, zakupił prawdopodobnie belgijskie tusze. No lekka, taka krótka tutaj mglista afera lokalna i salomonellą. No i oczywiście nawet była interwencja właśnie inspekcji weterynaryjnej sanepidu. Pytanie po co? Po co? Piękna marka to wszystko i zobaczcie, jak jesteśmy niestety jako konsumenci oszukiwani. I zapewniam wam, że w interesie w pierwszej kolejności rolników, ale także konsumentów, bój o polską zdrową żywność rozpoczynają właśnie rolnicy, a szczególnie ci rolnicy, którzy politycznie powiedzieli dość, czyli w ramach Konfederacji, a szczególnie tej Konfederacji Konsumencko-Rolniczej. I szanowni państwo, pan Andrzej Stania wyraźnie wówczas, jako przypominam, prezes Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy, osoba bardzo szanowana i znająca się w temacie, powiedział, że jeśli producent puszcza na rynek produkt, powinien wyraźnie, uczciwie zadeklarować na etykiecie, co jest w środku, a klient winien być świadomy zawartości tego produktu. No niestety, proszę państwa, co się nie zdarza. Z drugiej strony zaznaczył, że jeśli na opakowaniu tanich parówek, kolejne ostrzeżenie, strzeżcie się, uwaga, uwaga, przed parówkami, jest napisane, że zawartość mięsa wynosi 18 czy 20%, są jeszcze lepsze numery o niższej zawartości, to trzeba na tej podstawie zdecydować, czy taki produkt kupić. Pan Andrzej Stania nie jest, proszę państwa, wyjątkiem. Jako rzeźnik, wędliniarz, mam setki tego typu znajomych i bezpośrednio właścicieli zakładów i pracowników, producentów branży. Mam także wielu pracowników uznanych zakładów, którzy pracując w zakładach, no oczywiście ze zrozumiałych względów, nie będę wymieniał ich nazw, ale państwo sami się domyślicie, nigdy, i powiedzieli mi świadomie, oni, swojej rodzinie i każdemu innemu, nie kupią z tych zakładów i tej markowej tak zwanej wędliny, ponieważ oni najlepiej wiedzą, czym grozi zakup takiej wędliny. Szanowni państwo, żeby nie być dalej gołosłownym, idziemy do tej kiełbasy śląskiej. Przypadek, nie przypadek, nie wiem. Nie współpracuję z Najwyższą Izbą Kontroli, ale w znanym raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który mówi właśnie o dodatkach i który zajął się i dla nas jest podstawą dzisiaj, bo gdybyśmy nie mieli tego raportu, to w walce właśnie o dobro konsumenta, no podejrzewam, że mielibyśmy faktycznie spore kłopoty, zajął się kiełbasą właśnie śląską. I co się okazało? Iż kiełbasa śląska ma rekordową ilość dodatków, 19, w jednej, szanowni państwo, w jednej kiełbasce, właśnie tej śląskiej, jest 19 dodatków. Państwo jesteście w stanie tutaj widzieć, które są to dodatki. Te wszystkie E, które mamy dzisiaj do czynienia, to właśnie są właśnie w tym okręgu. Więc proszę państwa, to, że mamy potężny problem na rynku i jesteśmy, tak jak są niejednokrotnie stwierdzenia wynikające, inspekcje są niewydolne, a my jesteśmy truci na masową skalę, no nie jest jakimś politycznym wyobrażeniem czy próbą kształtowania rzeczywistości, a szanowni państwo, jest to fakt.
Co jeszcze, proszę Państwa, w tym jest bardzo, bardzo istotne? Jako rolnicy walczymy o rzecz bardzo istotną, bardzo ważną i podstawową. Właśnie to, co jest potężnym problemem, czyli produkcja żywności, produkcja szczególnie wieprzowiny w tak zwanym tuczu nakładczym. I to jest problem psucia surowca. To jest problem, który nie daje szansy nawet przetwórcom, tym, którzy są uczciwi, a tacy się zdarzają, przestrzegają etykę i wiedzą, że mają do czynienia z żywnością, a nie w tym wypadku z przemysłem chemicznym i nie traktują przemysłu rolno-spożywczego jako przemysł chemiczny, to właśnie ci przedsiębiorcy są skazani poprzez tucz nakładczy w znakomitej niestety większości i z tym należy walczyć pod każdym względem i będziemy do tego momentu, aż Rzeczpospolitej ta forma tuczu nakładczego z obcego warchlaka, bo nie mówimy tutaj o naszym warchlaku i nie na zasadzie tuczu nakładczego, nie, proszę Państwa, na zasadzie normalnej kooperatywy, dopóki ta forma najbardziej bandycka w stosunku do rolników i nas konsumentów zniknie z prawnego obszaru Rzeczpospolitej i Konfederacja Państwu to gwarantuje. To jest kwestia czasu, kiedy my z Państwem razem wspólnie to uczynimy i ograniczymy tą możliwość psucia w tym zakresie, proszę Państwa, surowca. Mam nadzieję, że pan ministerstwo, nawet obecny pan minister, będziemy się domagać. Proszę Państwa, na potrzeby różnych numerów politycznych pan minister opublikował listę zakładów, które sprowadzają, w tym wypadku to dotyczy sera. Dotyczy sera na biału i okazuje się, że wiele zakładów spółdzielni mleczarskich, kochani, spółdzielni mleczarskich, których niby właścicielami są rolnicy, no dopuszcza się tego bardzo złego procederu, aczkolwiek lista opublikowana, znajdziecie Państwo ją na stronach ministerstwa, jest tendencyjną, niepełną i politycznie wymierzoną przeciwko jednej takiej dobrej spółdzielni, która oczywiście część faktycznie zaimportowała, natomiast skala eksportu, którą ta spółdzielnia po prostu dysponuje, którą wykonuje, no jest nieporównywalna do tego, co zaimportowała. To są różne czynniki, nie chciałbym teraz jak gdyby w to się wdawać, natomiast tylko na potrzeby polityczne, żeby te rozbywki chyba przy Bielmleku sobie odreagować, pan minister opublikował tą listę. A czego my się teraz jako Konfederacja i konsumenci domagamy i będziemy domagać? Panie ministrze Ardanowski, no to w Trymiga dla dobra konsumenta, szczególnie gdy obecnie taki jest, powiedzmy sobie, ta dyskusja, pan się takżeż odnosisz do działań Konfederacji działającej na rzecz właśnie konsumentów i rolników i pan je kwestionujesz, proszę opublikować listy zakładów importujących wieprzowinę. Całą, szczególną i nie w układzie jednego województwa wielkopolskiego, jak panu się to zdarzyło w lutym tego roku i pan żeś opublikował, tylko w układzie całego kraju. I panie ministrze, i do pańskiej wiedzy, zarówno nabiał, wieprzowinę i tak dalej, kto najwięcej importuje? No, panie ministrze, właśnie nie te zakłady, o których pan myśli, ale sieci handlowe. Sieci handlowe. Bezpośrednio markety i część tych firm, która w życiu jednego kilograma surowca tutaj nie zakupiła, a są kooperantami właśnie sieci handlowych, są to nasze niestety niejednokrotnie, tak zwane polskie, a także te zagraniczne, zewnętrzne i psuty rynek jest właśnie w ten sposób. I teraz dla Państwa wiedzy i Pana Ministra także, przestań pan opowiadać jakieś bajki o tym, że mamy eksport produktów rolno-spożywczych rzędu 30 miliardów. Panie ministrze, my w układzie produktów rolnych, przetwórstwa rolnego mamy deficyt po prostu
powyżej 3 miliardów eksportujemy, importujemy, a eksportujemy 1,8 miliarda, a właśnie ten deficyt jest na, właśnie w granicy bodajże 1,6 miliardów, 1,8 miliardów, jeszcze raz. Jesteśmy produktów pochodzenia rolnego importerem, a nie eksporterem. Natomiast faktycznie w układzie przetwórstwa, a szczególnie tego chemicznego, jesteśmy, proszę Państwa, importerem, ale takich produktów jak kakao, kawa, herbata. No, póki co ja sobie nie przypominam, że w moim gospodarstwie to produkował, więc jest to ostre ściemnianie, a w zakresie wieprzowiny jesteśmy importerem netto i to dosyć poważnych ilości i nie ma tutaj żadnego eksportu. Nie opowiadajcie mi o eksporcie wieprzowiny, ponieważ rynek wewnętrzny trzeba zbudować na polskiej produkcji, polskiej hodowli, polskim prosięciu dostarczyć, skoro my Polacy, naród schabowy i kiełbasa, to dostarczyć to, czego my Polacy oczekujemy, co jest pisane w naszą tradycją. A wstydem jest dzisiaj, że produkujemy jakokolwiek te wyroby mięsne, nie zachęcam. I znakomita większość w ostatnim czasie po wybuchu tak zwanego ASF-u to jest właśnie to coś, co przypomina mięso, szczególnie z Belgii. I ostatnia, proszę Państwa, bardzo ważna dla nas uwaga. Proszę Państwa, pieją Wam o tym różnym dobrobycie praktycznie chyba wszyscy, bo i poprzedni rząd, a PSL to jak dobrze na wsi, to przez ostatnie 8 lat mówił, a obecne 4 lata to samo robi PiS, a jak i w tym rolnictwie, na wsi i w tym rolnictwie trzeba pamiętać, jak to jest dobrze, to chyba wszyscy widzimy. Natomiast pamiętajcie Państwo, że w dalszym ciągu, w stosunku do naszych płac, bardzo mocno odbiegamy od krajów europejskich, ponieważ w koszyku zakupów żywność, wydatki na żywność i to tak niecnej jakości, z jaką macie Państwo do czynienia, wynosi 24%. Średnia unijna jest w granicach 13-14%. W Stanach Zjednoczonych jest to 11% w stosunku do uzyskanej miesięcznej płacy. W związku z tym, jak Państwo widzicie, żywność z punktu widzenia konsumentów i budżetu rodzinnego jest bardzo istotna. Jeśli dodam Państwu bardzo istotny, ważny wskaźnik, mam nadzieję, że znajduje się to w obiektywie. Proszę, to jest bardzo, kochani, bardzo ważne. To jest właśnie badania Eurostatu. I cóż my tutaj, proszę Państwa, mamy? Średnia cena żywności w Polsce to jest 67,89% w stosunku do żywności unijnej. Proszę Państwa, w rzeczach strategicznych, w produktach strategicznych, jak nabiał mięso, to jest lekko powyżej tylko 60,59%, zależy od produktu średniej unijnej. Co to oznacza? Przy oddaniu handlu wielkim sieciówkom, to oznacza, że możliwości do średniej unijnej mamy jeszcze w dalszym ciągu od 30 do 40% i to się stanie, to jest kwestia czasu. I nikt nie będzie zwracał na nasze pensje, na nasze płace. Jeżeli zniszczymy rolnictwo, czyli ten pakiet kontrolny, już praktycznie to dochodzi w wielu sektorach, uzależnimy się od sieci handlowych, czyli od importu, to tak czy owak polski konsument będzie musiał za to zapłacić. Proszę Państwa, żywność, rolnictwo jest równie strategiczne jak bezpieczeństwo militarne, jak bezpieczeństwo zdrowotne, jak bezpieczeństwo w tym wypadku finansów publicznych. W związku z tym dzisiaj zapewniamy Państwa, że Konfederacja także w tych najbliższych wyborach, ale w swoim działaniu, a na pewno takie środowiska, które ja osobiście reprezentuję, tutaj muszę 2010 rok. To jest jako poseł 6. kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Była kiedyś taka formacja. No dzisiaj coś to jest, jakaś imitacja, jak słyszałem. I cóż ja wówczas, proszę Państwa, mówiłem. Produkcja żywności dla człowieka przypomina produkcję pasz dla ludzkich tuczników.
konsument, człowiek, jego dobro nie jest w ogóle brane pod uwagę. Wówczas grzmiałem do rządzących PO, szczególnie tych z PSL-u, na nasze monity, aby ujawnić produkty przetwórstwa mięsnego korzystających z zakładów surowca importowanego, blokuje dostęp do informacji Ministerstwo Inspekcja Weterynaryjna, zasłaniając się jakimiś tam przepisami unijnymi. Już wówczas dbałem o to, żebyśmy idąc do sklepu, kupując polską kiełbasę, wiedzieli, że faktycznie jest to z polskiego, zdrowego, dobrze przebadanego, dobrze nadzorowanego prosięcia i my jesteśmy od tego jako konsumenci, żeby zaufać państwu, jako systemowi, żebyśmy mieli zaufanie do tego, co mamy na spółce sklepowej. Przy tego typu rządach, przy tego typu podejściu władzy nie możemy zaufać. W związku z tym jeden prosty apel do państwa konsumentów. Zaufajcie nam, Konfederacji, a możecie spać spokojnie.